i Barbara Bochenek. Oczywiście pani Barbaro poprowadzi razem ze mną tematykę odszkodowań, podzieli się z nami informacjami i doświadczeniem. Przypomnę tylko dla wszystkich osób, które będą nas słuchać lub są obecne w tym momencie na webinarze, że pochodzę z Wielunia, od 13 lat zajmuję się branżą finansowo-prawną. Prowadzę kancelarię, która pomaga ludziom poprzez edukację, dzięki czemu odzyskują swoje pieniądze, czas i spokój oraz realizują swoje cele. Ważne jest to, że po prostu osoby, które dostają wiedzę, są w stanie podjąć pewne kroki, które spowodują, że łatwiej im jest po prostu zrealizować pewne rzeczy. Oczywiście analizy spraw są bezpłatne. Przypomnę tylko, że analizy prawne czy audyty już niestety tak, są płatne, ale nie wszystkie. Wyróżnia nas kilka rzeczy, na przykład frankowicze, gdzie audyty, profesjonalne audyty robimy, a nie dzisiejszy akonto przyszłej współpracy. No, co do firmy KNF Team, jak Państwo widzą, nazwa dosyć ciekawa. KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, broni kapitału niestety banków i towarzystw, więc postanowiliśmy wspomóc ich też w tym działaniu, bronimy kapitału społeczeństwa. Dlaczego team? Dlatego, że w zespole możemy realizować nasze działania szybko i perfekcyjnie wręcz można powiedzieć. Ważne jest to, że na dzień dzisiejszy zrzeszamy różnego typu kancelarie, mecenasów, adwokatów, radców prawnych. Dochodzą też różni inni specjaliści, tak jak rzeczoznawcy, biegli sądowi. Co mogę jeszcze dopowiedzieć? W pierwszym roku pozyskaliśmy około 1000 klientów. Naszym zadaniem jest po prostu działać tutaj jako logistyk, jako firma, która zrzesza i kieruje sprawy do odpowiednich działów prawnych, gdzie każdy dział prawny też jest pod opieką odpowiednich twarzy, czyli dyżurnych, którzy są łącznikami między społeczeństwem a naszymi współpracownikami, po to tylko, żeby po prostu lepiej przekazywać problemy czy też potrzeby do kancelarii. Oczywiście też dyżurny jest też łącznikiem właśnie między kancelarią a współpracownikiem. Misją firmy jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa poprzez budowanie nowych i udoskonalanie funkcjonujących usług prawnych. To prawda, XXI wiek wymusza pewne zmiany na usługach prawnych, prawo się też zmienia, ustawy się zmieniają i oczywiście też powstają nowe usługi prawne, tak jak w 2016 roku weszło rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO. Dzisiaj wiemy, że mamy też jako jedyny produkt, który powoduje, że jesteśmy unikalni na rynku typu Ukraina, to co wczoraj wspomniałem. Drążąc dalej temat, oczywiście na potrzeby rynku przekształciliśmy jedną spółkę, córkę tak naprawdę, w kancelarię należności finansów Team, która wspomaga KNF Team i ma za zadanie udzielać pomocy klientom poprzez edukację oraz wdrożenie zawodu asystent prawny, który będzie łącznikiem między społeczeństwem a kancelariami. Bo oprócz dyżurnych, tak samo są asystenci prawni, czyli nasi współpracownicy, którzy pozyskują klientów. Są za to też wynagradzani, ponieważ za każdą pracę powinno się otrzymać wynagrodzenie. Jest to wynagrodzenie terminowe, każdego 10 miesiąca. Jeżeli jest to weekend, no to następnego dnia roboczego. Czyli lada moment będą raport. Jak mamy model pracy, metoda pracy to ankieta, analiza prawna, raport, oferta, prowadzenie, serwis. Wracając na sam początek, ważne jest to, żeby asystent prawny, który odwiedzi klienta, przeprowadził krótką ankietę, pobrał dokumenty w odpowiedniej formie i wtedy trafia to wszystko do centrali. Centrala przekazuje to już do prawników i wówczas następuje analiza prawna. Oczywiście najczęściej analiza prawna trwa kilka dni. Ankieta czy też wstępna analiza sprawy jest bezpłatna. Analiza prawna w 80% przypadków też jest bezpłatna. Raport, po otrzymaniu raportu klient wie, jakie jest ryzyko, jakie ma możliwości, szanse i oczywiście oferta dalszego wprowadzenia sprawy. Przypomnę też, że w przypadku prowizji często jest tak, że sukcesu 80% sprzedaży naszej firmy na dzień dzisiejszy to wynagrodzenie oparte na success fee, czyli wynagrodzenie po wygranym procesie.
czy o utrzymaniu korzyści przez klienta, bo nie czasami przegrana jest też wygraną, tak jak w przypadku ZUS Ukraina. Mamy przedsiębiorcę, który prowadzi trzy spółki. W pierwszej spółce odzyskał pozytywną interpretację i nie musiał odprowadzać składek społecznych za obywateli Ukrainy. Dwie kolejne poszły równym torem, co się okazało w pierwszej instancji obie wygrane, w drugiej instancji pierwsza wygrana tych dwóch spółek, druga przegrana przy tym samym składzie praktycznie sędziowskim w odstępie około 2 tygodni czasu. No i oczywiście w związku z tym, że uzasadnienie przy tej trzeciej spółce, czyli w spółce C nazwijmy to, uzasadnienie było bardzo ciekawe w cudzysłowie, mecenasi postanowili odwołać się do Sądu Najwyższego. Miał być wyrok we wrześniu, mamy już marzec, niestety cały czas czekamy. Ale najważniejsze jest to, że są prawomocne wyroki. Więc klient w przypadku tej spółki trzeciej, gdzie jest jeszcze Sąd Najwyższy, pomimo tego, że jeszcze nie wiemy, czy się to uprawomocni, czy ten wyrok będzie prawomocny, czy nie, czy Sąd Najwyższy przeprowadzi rozprawę. Wiemy jedno, że już przez to, że kupił ten czas, przez który nie odprowadzał składki społeczne, był w stanie zainwestować i te środki, które teraz ma do zapłaty zasądzone przez wyrok drugiej instancji, jest w stanie pokryć. Oczywiście łącznie z odsetkami, więc dla niego kupienie czasu też było wartością dodaną. Ważne jest to, że prowadzenie sprawy też trwa różnie. Czasami przy polisach trwa to kilka miesięcy przy ugodzie, czy też średnio około 11-12, w zależności od towarzystwa. A są sprawy, gdzie trwa proces kilka lat. Na przykład frankowicze, myślę, że tutaj nie mniej niż 2 lata. Co jest jeszcze istotne, po podpisaniu umowy, czy nawet po zakończeniu spraw, jest ważny serwis. Staramy się ten serwis cały czas automatyczny poprzez odpowiednią komunikację w firmie, wdrażania nowych zawodów, poprzez szkoleniowców, bo te osoby, które z nami współpracują, partnerzy, to nie tylko kancelarie, to tak samo fundacje, stowarzyszenia i firmy szkoleniowe oraz okoliczni inwestorzy, którzy pomagają poszkodowanym przez banki czy towarzystwa, czyli inaczej instytucje finansowe. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ok. Czyli model pracy, bardzo ważne dwa aspekty. Pierwsza to ankieta, drugi aspekt to serwis. Czyli nieważne jak się zaczyna, nie kończy, tylko jest ważne jak się kontynuuje pracę. Co do ofery. Oferta jest bardzo złożona ze względu na to, że zrzeszamy te kancelarie prawne i sami prowadzimy kancelarię. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie naprawdę w wielu aspektach pomóc, w aspektach prawnych, doradczych. Najważniejsze grupy to polisolokaty, frankowicze, rozwiązywanie problemów z Urząd Skarbowy, czyli doradztwo gospodarcze, oddłużanie majątku, kredyty, tematyka ochrony danych osobowych, no i dzisiaj oczywiście wspomniane wcześniej odszkodowania majątkowe, rzeczowe i osobowe. Tak, że tak powiem, w skrócie tylko omówię temat odszkodowań i przekażę głos pani Barbarze. I poprosiłbym ewentualnie kilka słów wspomnieć na temat zestawu menedżera, czy też na temat formularza kontaktowego, przepraszam, wniosku o analizę procedur odszkodowawczych, często u nas też nazywanym formularzem, ze względu na ochronę danych osobowych jesteśmy zmuszeni zmienić też pewne nazewnictwo. Przykładem będzie też tutaj krótki, jak starczy czasu, opis śmierci narzeczonego, który przypomina nam o takich ważnych kwestiach, jak właśnie opisy zdarzenia, które wpływają na wysokość odszkodowania czy też zadośćuczynienia. Ale wracając jeszcze na krótko do prezentacji. W międzyczasie udostępnię Pani Barbarze jeszcze tutaj możliwość uczestniczenia jako prezenter odszkodowania. Co nas wyróżnia, czy co robimy, pomagamy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych z polisy OC sprawcy. Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w pracy, w rolnictwie, w błędach, sztuce lekarskiej i tak samo w tematyce przesyłowej, czyli słupy wysokiego napięcia, gazociągi, wodociągi. Prowadzi to kancelaria z Łodzi, z centrum Polski, więc też w miarę mają wszędzie blisko.
dojechać do klienta. Co nas wyróżnia? Prowadzimy sprawy karne reprezentując poszkodowanego, czyli sprawy, które do nas trafiają tak naprawdę do kancelarii prawnej i odszkodowawczej. Jeżeli jest potrzeba, to od razu w tej samej sekundzie prowadzimy sprawę karną poprzez współpracę z kancelariami. Oczywiście też cały cykl, nawet sprawy oparte na drodze cywilnej są prowadzone przez mecenasów. Ważne dla nas są też cykle medyczne i rzetelna budowa dokumentacji. No, też tutaj właśnie ma zasadność powiedzenia, nieważne jak się zaczyna czy kończy, tylko jak się kontynuuje. Dlatego, że w pierwszej kolejności wysyłamy klienta do internisty, który po prostu omawia z naszym klientem, swoim pacjentem, co powinien zrobić, jakich lekarzy odwiedzić, jaką później rehabilitację przeprowadzić. I na koniec znowu trafia do naszego internisty, który podsumowuje i daje nam wskazówki co do uszczerbku na zdrowiu itd. Na 90 spraw skończy się w sądzie, nawet stłuczek parkingowych, czyli kolizja, a nie wypadków. Na 10 spraw 9 trafia na drogę sądową. Oczywiście klienci mają prawo wyboru, czy chcą ponosić ryzyko, czy nie chcą. Wtedy kwestia tylko wysokości wynagrodzenia. Dzięki temu uzyskujemy bardzo wysokie odszkodowania. Płacimy najwyższe wynagrodzenia dzięki temu na rynku. Oczywiście tutaj, jeżeli ktoś będzie chciał porozmawiać szerzej, zapraszam do nas, do biura, do kontaktu telefonicznego. Można porozmawiać z mecenasami, którzy też tak samo twierdzą, że po prostu płacimy jedno z najwyższych wynagrodzeń na rynku. Kilka jest przykładów ostatnim czasem, na przykład sytuacja, gdzie 20 lat temu, praktycznie w maju minie 20 lat, zginęło młode małżeństwo, osierociło trójkę dzieci. Na dzień dzisiejszy tym osobom dorosłym pomogliśmy uzyskać już wstępnie odszkodowania. Oczywiście walczymy o kilkaset tysięcy złotych też dla matki, która żyje, czy rodzica tych, którzy zginęli, czy też siostry tej matki, która zginęła. Okej, okay. To co nasi współpracownicy, znaczy tak, nasi partnerzy, mecenasi, z jakimi sprawami mieli do czynienia. Na pewno słynna sytuacja z samolotu Kasa, który rozbił się. Tutaj było zlecenie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, czy przeciwko, przepraszam, Ministerstwu Obrony Narodowej było prowadzone dochodzenie. Odwalczone były odszkodowania przez pana Krawczyka, czy też rodzin ze sprawy Smoleńska, no, czy też wybuch w gazociągu w Jankowie Przygodzkim koło Poznania. Też tam prowadziliśmy jedną sprawę rodziny, która straciła dach nad głową i ucierpiała dosyć poważnie w tym wybuchu. Ale okej. Czy są jakieś pytania? Może oddam, Basiu, tobie głos. Nie wiem, czy jest. Cały czas cię słucham. Dobrze. No to pytanie, czy ty masz jakieś sugestie, czy możesz nam powiedzieć kilka zdań na temat właśnie, jak to w praktyce wygląda, co robimy w pierwszej kolejności, jakie dokumenty potrzebujemy, żeby szybko ocenić To może sytuację to, klienta. co ty już powiedziałeś, wymieniając, jakie rodzaje wypadków bierzemy jak gdyby do obróbki, a mianowicie jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne, to wiemy o tym, że poszkodowanymi w tych wypadkach mogą być kierowcy, pasażerowie, rowerzyści. Nie musi na przykład pieszy być potrącony przez jakiś pojazd, może również poślizgnąć się na śliskim chodniku lub jezdni, która należy do samorządu, i takie odszkodowanie mu się również należy pod warunkiem, U nas się dowodnimy, że to było, wina była po stronie właściciela i tego zarządcy drogi lub chodnika. Już nie Okej. będę się na ten temat rozwodzić, bo to jest, no, jak dojdzie do takiej sprawy, to dopiero wtedy będziemy rozbierać to na części pierwsze. Natomiast ja jestem zdania, że przy pisaniu sprawy najważniejszy jest opis cierpienia.
czyli to, jak zmieniło się życie osoby poszkodowanej po wypadku, bo od wielu lat pracując w odszkodowaniach wiem, że prawnicy otrzymują dokumentację prawną, czyli notatkę policyjną lub wyrok sądu. Dostają również dokumentację medyczną i lekarze, patrząc na to, no widzą, że na przykład był złamany obojczyk albo była złamana noga w dwóch miejscach, ale nie wiedzą, co jest między jednym a drugim, czyli sytuacja rodzinna i osobista tej osoby poszkodowanej. I to jest rolą moją, naszą, agentów, którzy powinni ten opis zrobić w miarę jak najbardziej dokładny, uwzględniając wszelkie emocje, jakie się wiążą z tym stanem zdrowia osoby poszkodowanej, bo sytuacje są czasami bardzo trudne. Ten opis cierpienia, ja twierdzę, musi być naprawdę bardzo szczegółowo opisany. Czasami osoby poszkodowane, z którymi miałam do czynienia, są wręcz zdziwione, jakie szczegółowe i czasami bardzo intymne pytania im zadaję, ale to wszystko ma wpływ później na wysokość odszkodowania. Mówiąc o wypadkach, trzeba pamiętać o tym, że mamy okresy przedawnienia i w przypadku, kiedy po wypadku jest tylko i wyłącznie notatka policyjna, to okres przedawnienia jest 3 lata. Oczywiście nie kończy on się po tych 3 latach, bo jeżeli ktoś w trakcie tych 3 lat zacznie starać się o odszkodowanie, to ten okres odszkodowawczy wydłuża się. Od ostatniego pisma, które zostało wysłane i poszkodowany otrzymał od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Natomiast w przypadku, kiedy zapadają wyroki, to mamy okres przedawnienia 20 lat i dzisiaj mamy 2018 rok, czyli możemy wrócić do wypadków, które wydarzyły się w roku 98. Oczywiście po 10 marca. I nowością chyba jest, że zwykle osoby, które są poszkodowane, otrzymywały odszkodowania, natomiast zapadły ostatnio wyroki, gdzie osoby opiekujące się osobami poszkodowanymi, które są w stanie roślinki na wózkach inwalidzkich, nie są w stanie koło siebie nic zrobić, czyli wymagają opieki 24 na dobę, te osoby właśnie opiekujące się, mogą starać się o zadośćuczynienie, bo tak naprawdę ta osoba żyje poszkodowana, ale tak jakby jej nie było. Więc warto czasami rozejrzeć się wokół nas, bo pewnie takich osób mamy wiele. Mają bardzo trudną sytuację i finansową, i rodzinną. Nie mają pieniędzy na rehabilitację, na zakup podstawowych jakichś tam urządzeń rehabilitacyjnych, nie mówiąc już o tym, że nie mogą pracować, dostają byle jakie renty z ZUS-u i utrzymanie rodziny wtedy staje się ogromną trudnością. Tomek tutaj wyświetlił na ekranie nasz zestaw menadżera. Jest on dość szczegółowo opisany. Byłam jedną z twórców tego. I jeżeli ktoś chciałby pracować lub, nie wiem, sam pisać sobie opis cierpienia, to w tym zestawie menadżera są naprawdę szczegóły, szczególiki. Trzeba pamiętać o tym, bo tu tak na pierwszej stronie jest napisane między innymi o tym opisie cierpienia, ale również ważna sprawa dla wypadków tak zwanych świeżych, czyli nie tam sprzed 3 czy 5 lat, tylko te, które wydarzyły się miesiąc, dwa, trzy temu. Również bardzo ważną dokumentacją dla kancelarii i towarzystwa później jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś potrącony rowerzysta na rowerze jadący przez samochód, upadając, uderza kolanami o asfalt. To tak mówię z autopsji, bo miałam takiego klienta i dobrze, że
Prosiłam, żeby robiono dokumentację fotograficzną, bo okazało się już na następny dzień, że te kolana stały się 5 razy grubsze, a siniaki, które zmieniały kolorystykę, schodziły z tych nóg chyba. Córka tego pana robiła mu, więc mogliśmy udowodnić towarzystwu, że proces, czas leczenia tego stłuczenia trwał bardzo długo. Ci, którzy mnie znają, bo ja wszemi wobec mówię, że tak trzeba robić, to nawet osoby, które uległy wypadkowi, dzisiaj telefonem komórkowym możemy sobie sami zrobić zdjęcie. I tak też moi klienci robili, gdzie był złamany nos, pęknięty łuk brwiowy, odrapania na twarzy, bandaże plus, to wszystko można fotografować. Jeżeli sami nie możemy, no to mamy jakąś osobę, która nas odwiedza i może nam te zdjęcia robić. One są bardzo ważne na powiedzenie, jak długo trwał właśnie proces dochodzenia do normalności. Tutaj również na początku w tym na ekranie jest, że jeżeli ktoś ulega wypadkowi i wydaje mu się, że jest wszystko okej, nie wzywane jest pogotowie, ale za dzień, dwa lub trzy jednak samopoczucie się pogarsza i ten klient idzie do lekarza rodzinnego, to dobrze jest, kiedy powie, że uległ wypadkowi, a lekarz zapisze w karcie leczenia, że pacjent jest po wypadku komunikacyjnym. Bo jeżeli tego nie będzie, nie będzie takiego zapisu, to trudno nam jest udowodnić, czy klient przyszedł z anginą albo potłukł się gdzieś tam w domu. A tutaj mówi, że chce odszkodowanie z wypadku komunikacyjnego. Także ten zapis jest również bardzo ważny. Tomek, przesunąłeś trochę ten obraz, ale tam wcześniej było o dotyczące śmierci. Nie wszystkie osoby wiedzą, że jeżeli ginie jeden z członków rodziny, to zadośćuczynienie należy się dla wszystkich członków rodziny, gdzie możemy udowodnić więzi emocjonalne. Czyli przykład, rodzina 5 osób, rodzina dwójka dzieci mieszkająca wspólnie z rodzicami, na dzieci, rodzice, może być jeszcze rodzeństwo, mimo że nie mieszka z nimi, ale te więzi emocjonalne były silne, bo na przykład jeździli razem na wczasy, spotykali się w czasie świąt i tak dalej, i tak dalej. To też jest ważne. No i odszkodowania, drodzy Państwo, nie wiem jak inni agenci, ale współpraca z KNF, ponieważ miałam przyjemność pracować wiele lat temu z inną firmą odszkodowawczą, więc mam jakieś porównanie. Firma KNF i kancelaria, która zajmuje się odszkodowaniami, mnie w zupełności satysfakcjonuje. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby mecenasi podejmowali decyzję o ugodzie przedsądowej bez konsultacji ze mną, bo tak naprawdę to my, agenci, mamy pierwszy kontakt z poszkodowanym, a prawnicy otrzymują tylko dokumentację i opisy cierpienia. Natomiast my możemy ocenić, czy leczenie będzie trwało jeszcze długo, czy nie. Poza tym wszyscy chyba wiedzą, że towarzystwa nie chcą wypłacać większych sum pieniędzy, dlatego o każdy grosz trzeba walczyć, udowadniając, że to, co proponują, jest za mało. Współpraca układa mi się bardzo dobrze i uważam, że no, tutaj nie ma takiej opcji, żeby kogoś pozostawić bez jakiegokolwiek odszkodowania. Natomiast jeżeli są jakieś pytania, ja tylko jeszcze podam jako przykład, bo nie wiem, kto nas słucha, czy to są tylko agenci, czy również potencjalni klienci lub chętni do współpracy, to powiem, że ludzie nie znają swoich praw dotyczących właśnie odszkodowań i między innymi w tym zestawie menadżera są takie opisane przypadki, o których nawet by nam do głowy nie przyszło. Ja też z doświadczenia swojego mam przypadek, gdzie pani jechała na siebie zarejestrowanym samochodem, ale prowadził mąż. Ona była pasażerką. Doszło do wypadku.
który spowodował jej mąż, a ona była bardzo poważnie poszkodowana i jej się wydawało, że jej się nie należy odszkodowanie, bo to był jej samochód i na nią zarejestrowany, co Przepraszam, że ci oczywiście jest przerwę. nieprawdą. Możesz powiedzieć też coś o tych jeden z panu Pawle. Aha, To no mam mam takiego przypadek klienta, też. który w 2015 roku został potrącony jadąc na rowerze przez samochód. Największe urazy to złamanie kości strzałkowej i piszczelowej. Halo, halo. W prawej nodze i pęknięcie kości w Powtórzyć, jakie udowej. urazy, bo to przerwało. No to było w lipcu 2015 roku. Dzisiaj mamy 2018. Temat jest oczywiście Słuch. niezamknięty. Pierwsza propozycja towarzystwa to była u 40 tysięcy. Powiedziałam nie. No i ugody, dalej mówię nie. Ostatnia była na 200 tysięcy i dalej mówię nie. No zobaczymy, jak długo to jeszcze potrwa, tym bardziej, że mamy podstawy, aby nie przeciągać tego w sposób sztuczny, tylko jest to, są to realia, po prostu człowiek jest chory, a na dodatek pojawiają się jakieś współistniejące czy współpowstające choroby, czyli choroba serca, jakieś tam problemy z płucami, jakieś tam problemy z nerkami. Teraz się pojawiła, będąc na oddziale rehabilitacyjnym, dna moczanowa, którą będzie miał do końca życia. W związku z tym są to takie choroby współpowstałe po wypadku, bo pewnie by ich nie miał, gdyby był zdrowy. Także nie warto poddawać się, tylko walczyć do końca. I tak to robimy. Słyszysz mnie? Tak? Halo, halo. Możesz przypomnieć, jakie miał na początku urazy ze względu na to, że przerwało i jaka kwota była proponowana na samym wstępie? No to jeszcze raz powtórzę. Słychać mnie? Tak. Pierwsza kwota, którą towarzystwo proponowało na ugodę, to było 40 tysięcy. Kolejna za kilka miesięcy 120 tysięcy, a ostatnia była 200 tysięcy i dalej mówimy nie. Obrażenia, które pan miał, to było złamanie kości strzałkowej i piszczelowej w prawej nodze i poważne pęknięcie kości udowej. Z tego Do co końca. pamiętam, to nawet na początku nie chcieli mu tych 40 nawet zaproponować, bo to nie ma aż tak od razu Tak, 40 tak, tysięcy. tak, tak. No ale Poza wypadek tym był jeszcze ma w rentę, li. nie? Możesz, a propos renty, nie? To znaczy, to jest wyrównanie do renty, którą otrzymuje z ZUS-u to jest wyrównanie do średniego wynagrodzenia, które miał przed wypadkiem w momencie, gdy pracował. Natomiast ostatnia sytuacja tego typu, że ZUS po ostatniej komisji obniżył rentę do 75%. No więc towarzystwo też stwierdziło, że oni też obniżą wyrównanie do 75%, tak jakby człowiek już nie wymagał dalszego leczenia. Więc tutaj w porozumieniu z panią mecenas też będziemy się odwoływać, dlaczego towarzystwo obniżyło. No, przepraszam bardzo, klient się dalej leczy. No zgadza się. Prowadzi rehabilitację i tak dalej, a są sytuacje takie, Serta że po prostu. leków poparta fakturami. No i jeszcze jak już jestem przy tych fakturach, to jeszcze powiem, że wszelkie zakupy związane z leczeniem muszą być poparte imiennymi fakturami. A jak już o tym mówię, to tylko powiem, że na przykład jak ktoś umiera, no to z takiej stypy trzeba wziąć fakturę, bo jest to do zwrotu, bo nikt nie robi stypy dla przyjemności. Więc to są te koszty, które sumujemy potem, koszty zakupu leków, dojazdu do placówek medycznych i tak dalej, i tak dalej. Coś jeszcze mogę dopowiedzieć? No właściwie dużo powiedziałam. Oczywiście to się tak. Każdy przypadek jest inny, to jest inna sprawa. W związku z tym ja tylko powiem, że jeżeli ktoś miałby pytania, to oczywiście można mi je zadać, czy któremuś ze współpracowników KNF, wchodząc na naszą stronę. A jeżeli ktoś Tak, są bardzo też chce. dyżury na stronie, zapraszamy, przepraszam.
No, a jeżeli ktoś bardzo chce ze mną rozmawiać, to ja wrzucam swoje namiary. Nie ma problemu. Takie same są na stronie, także tyle. Tutaj Tomek wyświetlił spis dokumentów, a przejdź do formularza kontaktowego. Już odchodzi? O Na formularz. tego O. analizę, czy to? No, jak się to tak nazywa, to niech będzie. Chyba to jest to, co było formularzem kontaktowym, tak? Czy chodzi o to, żeby wypisać poszczególne informacje, czy jakie dokumenty? Dobrze, dobrze. No, mamy taki druk, który wypełniamy przy każdej sprawie. Oczywiście dotyczy to osoby poszkodowanej, rodzaju zdarzenia czy wypadku, jakichś tam danych dotyczących sprawcy. Jeżeli posiadamy informacje, czy już staraliśmy się o jakieś odszkodowanie, jeśli tak, no to czy nam wypłacono i tak dalej, i tak dalej. To są takie Oczywiście. podstawowe informacje, które no, No. musimy wiedzieć. Oczywiście, jeżeli Oczywiście. ktoś się starał o odszkodowanie, to jeszcze tak dodatkowo, bo być może są osoby, które znają lub sami mieli z tym do czynienia. Jeżeli ktoś starał się o odszkodowanie po jakimś wypadku, otrzymał jakieś tam pieniądze, ale nie podpisał ugody z towarzystwem, czyli nie zamknął sobie drogi do następnych pieniędzy, to do tematu można wrócić i jeżeli nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia po tym wypadku, to można starać się o kolejne pieniądze. To tyle z mojej strony. Jeśli są pytania, to można pisać. Podałem też drugi adres mailowy w No, tu razie, jest strona biura. czy też podam jeszcze numer telefonu do biura ze względu na to, że czasami jest tak, że nie możemy odebrać, bo na przykład ktoś jest na pogrzebie albo u klienta. Na przykład. Na No przykład więc ja taka. powiem, że ja oczywiście są sytuacje, kiedy muszę wyłączyć telefon, ale jak go włączam ponownie, to odzwaniam wszystkie telefony, które gdzieś tam ktoś próbował się do mnie dodzwonić, bo nigdy nie wiadomo, kto to dzwoni. Wracając jeszcze tylko do sprawy śmierci, to tak tu mi się pojawiło, bo ja sobie u siebie mam ten zestaw menadżera. Zdarza się, że ginie w wypadku na przykład osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i tutaj zaczynają się bardzo wysokie schody. Bo no, na przykład ginie jedyny żywiciel rodziny, osoba, która zatrudnia wiele osób, więc tutaj pojawia się wiele problemów, które trzeba rozwiązać. W związku z tym to dobrze było też wiedzieć, na przykład przeglądając ten nasz zestaw menadżera. Zestaw menedżera jest bardzo bogaty, jest Tomku? kilkudziesięciu stron Podpowiedz przeczytań. mi. Halo, halo, podpowiedz Tomek, co jeszcze? No, mówię, że zestaw menedżera jest wielostronicowy, więc na pewno ktoś, kto chce się zapoznać z tą wiedzą, nie ma problemu, może to po prostu uzyskać. Najważniejsze jest to, że jeżeli mają Państwo klienta, a propos podpowiedzi, to warto się kontaktować z panią Bochenek Barbarą ze względu na to, że jest dyżurną, osobą z kilkunastoletnim doświadczeniem, wręcz kilkudziesięcio, zaraz będę mówił, więc każdy klient powinien być prawidłowo obsłużony i myślę, że powinno się w pierwszej fazie skonsultować, co zrobić i jak zrobić, bo wiadomo, że podpisanie dokumentów to nie jest nic strasznego, aczkolwiek najważniejszy to jest ten wspomniany opis zdarzenia. I jeszcze tylko dopowiem, bo zdarzają się przypadki, chociaż chyba już coraz mniej, że sprawcą wypadku jest Halo, halo. osoba. I wiele osób mówią, no tak, halo, halo, słychać? Kto jest sprawcą? Halo, Dobrze. halo. Mówię, że jeżeli sprawca wypadku nie posiada polisy OC, to nie trzeba się tym bardzo przejmować, ponieważ istnieje coś takiego jak fundusz gwarancyjny i odszkodowanie dla osoby poszkodowanej wypłaca wówczas fundusz gwarancyjny. No możesz coś powiedzieć o nowościach z lutego, odnośnie Sądu Najwyższego? Pamiętasz? Mówisz o tych zadośćuczynieniach? Tak. No, czytałam ostatnie wyroki. Jedno to było dla
rodziny właściwie, bo poszkodowanym był bardzo poważnie ojciec, który resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim, ale na dodatek ma bardzo poważny uraz głowy, w związku z tym kontakt z nim jest właściwie żaden. I kiedy doszło do wypadku, dzieci były w wieku 4 i 7 lat. No więc odszkodowanie otrzymał on. W jego imieniu prawdopodobnie żona się starała. Natomiast dzisiaj już zapadł w jej sprawie wyrok, że otrzymują zadośćuczynienie i te dzieci, i ta żona, które właściwie na cały czas muszą się opiekować tym ojcem. I jeszcze jeden przypadek był, kiedy osoba no, leżąca, w ogóle nie poruszająca się roślinka, też osoby, które opiekują się tą osobą, mogą starać się o zadośćuczynienie, i wyrok sądu zapadł, że to zadośćuczynienie dostali. A wracając do tamtej sprawy z dziećmi, to wyrok pierwszej instancji był niezadowalający. No, oczywiście oni mieli pełnomocnika, więc starał się, była apelacja, druga instancja, i tam były już propozycje trzykrotnie wyższych kwot. Także to są ogromne pieniądze, które pomogą i tym dzieciom, i tej żonie w dalszym życiu. Podsumowując, jeżeli jest jakikolwiek znak zapytania, to myślę, że warto zapytać, bo często jest tak, że przechodzimy koło osób, które po prostu cierpiały i powinny należeć odszkodowania, czy też zadośćuczynienia, a o tym nie wiedzą. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ok, więc jeżeli osoby, które są zainteresowane, nie mogły uczestniczyć, to poproszę o maila. Oczywiście osoby, które miały jakieś przerwy, to też. Będzie informacja kolejna na temat kolejnych szkoleń, webinarów. Najbliższy to jest poniedziałek, godzina 15 odnośnie frankowiczów. Jest to kolejne nagranie, kolejny webinar, ponieważ poprzednie nagranie się nie udało zachować, dlatego też będziemy powtarzać. Oczywiście osoby, które dostaną maila z tym dzisiejszym nagraniem, w momencie jakichkolwiek pytań czy sugestii, to proszę o informację telefoniczną lub mailową. A dzisiaj chciałbym podziękować Pani Moment, Barbarze moment, bardzo. jeszcze przepraszam cię, Tomku, bo tutaj pan Dariusz pytał o to, kiedy opis cierpienia się dołącza. To moje zdanie jest takie, że dołącza się na samym początku, kiedy zaczynamy w ogóle temat, ponieważ mecenasi we Wrocławiu nasi mają pełen obraz sytuacji i wtedy mogą wstępnie oszacować, o jaką kwotę wystąpią do towarzystwa. Bo później, kiedy się dostarcza ten opis cierpienia, albo już po jakichś tam otrzymanych pieniądzach, to potem jest problem z wyegzekwowaniu no, maksymalnej sumy. Super. Tak, no bo wiadomo, że opis cierpienia to jest też jest to historia, która punkt po punkcie prowadzi nas przez całą sprawę. A oczywiście, jeżeli opis zdarzenia będzie źle napisany, będą jakieś tam błędy, to po prostu poprosimy klienta o poprawę, tak? A myślę, że klient, który zrozumie cel naszej pracy, to bez problemu poprawi ten opis. Państwo widzą, tutaj też umieściłem zdjęcie a propos kolana, jaka może być sytuacja, gdzie oprócz wypadku doszło do błędu lekarskiego i no, niestety ten błąd jest ciężko udowodnić, ale Państwo widzą, jak wygląda noga po 3 latach rehabilitacji, kolejny zabieg. Czy ja mogę mieć pytanie? Proszę. Chodzi o odszkodowanie za wypadki w szkole. Dzieci są ubezpieczone jakimś takim ubezpieczeniem grupowym, ale na przykład w czasie zajęć bawią się jakąś piłką, spadają, tak, jest złamanie. Czy my też możemy zajmować się tego typu sprawami? To ja już Tak, powiem, niestety. panie Dariuszu, ponieważ 30 lat w szkole i też miałam taki przypadek, żeby wszystkie szkoły mają OC, ale żeby z OC szkoły starać się o odszkodowanie dla tego ucznia, a nie z ubezpieczenia grupowego, to musi być udowodnione, że doszło do wypadku z winy
Ogólnie rzecz biorąc, szkoły. Tą szkołą to jest miejsce wypadku i jest nauczyciel, który sprawuje opiekę nad tym uczniem. Jeżeli dojdzie do jakiegoś naruszenia zasad bezpieczeństwa i udowodnimy to, że to jest po stronie szkoły, to możemy się starać o odszkodowanie z OC szkoły. Jest to sprawa trudna, ale to nie znaczy, że niemożliwa. Rozumiem. Fajnie, dzięki. To, co przypomnę Państwu, mamy też na stronie naszej firmy, naszych specjalistów. Można wejść po prostu w zakład OK-Kontakt, wybrać sobie odpowiedni segment, czyli OC to jest odszkodowanie cywilne, z OC sprawcy, przepraszam. Oczywiście jak najedziemy, to od razu wychodzi informacja po najechaniu kursorem, jakie są konkrety w tym obszarze. Oczywiście rynek jest bardzo, bardzo też wielki ze względu na to, że do wypadków dochodzi codziennie. Tych ofiar jest bardzo dużo. Ogólnie, jeżeli chodzi o sprawy KNFT, rynek jest olbrzymi, bo proszę zobaczyć, ja Państwu tu pokażę w dwóch, trzech slajdach. Jeżeli chodzi o policję lokaty, to około 5 milionów Polaków posiadało taką policję lokatę, około 40 miliardów kwoty spory. W internecie huczało, dzisiaj też już zaczyna z powrotem huczać ze względu na to, że sędziowie robią nam pewne psikusy. Ile osób uległo wypadkom? W samym 2014 roku 35 tysięcy, z czego ponad 3200 osób zginęło, poniosło śmierć i ponad 42 tysiące zostało rannych. Oczywiście nie brakuje innych problemów typu osób zadłużonych czy związanych z problemami dotyczącymi optymalizacji czy też rynku ZUS-u, tematyki ZUS-u. Dużo osób prowadziło firmy z zagranicą. Dzisiaj te osoby mają problemy z uzyskaniem A1 i ZUS próbuje od tych osób uzyskać pieniądze. Oczywiście też takim osobom staramy się pomóc. Jeżeli chodzi o osoby zadłużone, to jest około 5 milionów spraw rocznie przybywa. Jak widzą Państwo statystyki z 2014 roku, 5 milionów 600 tysięcy spraw. Rynek wartości ponad 100 miliardów. Oczywiście tutaj nie wspomniałem jeszcze o frankach, gdzie około 80 miliardów kwoty roszczeń wynoszą. A mówimy tutaj o nienależnie pobranych marżach przez bank. Nie mówimy o różnicy kursowej. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany współpracą, zapraszamy też do kontaktu. Oczywiście, jeżeli są potrzebne informacje, to przekażemy w formie papierowej, szkoleniowej czy też webinarowej, ze względu na to, że nasi dyżurni też mają te narzędzia, tak aby pokój można było wykorzystać do przekazania odpowiednich informacji i omówienia konkretnego dokumentu face to face. Ok, to na jeszcze dzień jedno, dzisiejszy. Jeszcze jedno dopowiem, że jeżeli w wypadku ktoś jest poszkodowany, a w ciągu 12 miesięcy w wyniku skutków tego wypadku i obrażeń poniesionych ta osoba umiera, to traktujemy sprawę jako śmierć. W związku z tym nie tylko staramy się o odszkodowanie dla tej osoby na początku, bo pewnie wiele osób tak robi, a potem jest zadośćuczynienie dla wszystkich członków rodziny. Okej, no ja nie mam nic do dodania. Zapraszam do współpracy, do korzystania z naszych usług. Usług, gdzie prawo jest połączone z logiką, czyli też badamy wszystko pod kątem ekonomicznym, emocjonalnym, strategicznym. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę o telefon, telefony, maile. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Co, Basiu, kończymy? Tak jest. Ja mogę tylko powiedzieć, że tutaj możemy tylko w każdej kwestii finansowej pomóc. I prawny. Pomoc za przeprowadzenie krótkiego wywiadu, informacji. Mam nadzieję, że nasi klienci będą zadowoleni, będą korzystać i polecać z naszych usług, a pamiętać też trzeba o tym, że nie tylko są problemy, też są potrzeby, czyli na przykład planowanie podatkowe czy sukcesy.
Dziękujemy bardzo, życzymy udanego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. Dziękuję Dziękujemy również. serdecznie, pozdrawiamy. Do zobaczenia.